Anna Tomczyk, witam Państwa. Na Podkarpaciu mamy złotą polską jesień i bardzo nam to odpowiada. W takim nastroju zapraszamy do oglądania aktualności. Przypominam też, że trwa dyżur telefoniczny. 17 86 13 317 to numer telefonu. A oto informacje dnia. Hospicjum to też życie, początek społecznej kampanii mającej pomóc chorym i ich najbliższym. Bliskość, współodczuwanie, dotyk i ciepło. Uniwersytet Rzeszowski w długiej kolejce po unijne pieniądze na badania naukowe. Dzisiaj musimy nauczyć się współpracować z biznesem. Zbiórka płodów rolnych dla najbiedniejszych. Na pewno się przydadzą i na pewno się nie zmarnują. Pilnie strzeżony Puchar Mistrzostw Świata w siatkówce już w Rzeszowie. Dziś ruszyła wyjątkowa kampania społeczna. Hospicjum to też życie. Ma pomóc ośrodkom, w których przebywają nasi bliscy w ostatnich chwilach życia. Kampania przypomina o potrzebach hospicjów, ale też o tym, jak ważne jest wsparcie dla samych chorych i ich rodzin. W tym roku akcja zatytułowana jest Pomóż ukoić ból, a patronuje jej Telewizja Polska. Dom Sue Ryder w Górnie koło Rzeszowa to jedno z 9 hospicjów dla dorosłych na Podkarpaciu. Trafiają tu głównie chorzy onkologicznie w ostatniej fazie choroby, gdy leczenie polega już głównie na uśmierzaniu bólu. Tu mogą liczyć na fachową pomoc, ale też, co równie ważne, poczuć, że w swojej chorobie nie są sami. Walka z bólem jest bardzo istotna w tym wszystkim. Przede wszystkim staramy się dokonać tego, żeby pacjent nie cierpiał. A następną rzeczą jest kontakt. Kontakt z każdą osobą jako człowiekiem. Często to trudne, bo chorzy, którym nie udało się wygrać z rakiem, a do tego zmagają się z bólem, nie zawsze chcą o tym rozmawiać. Dużo pacjentów jest takich, którzy zamykają się w swoim cierpieniu, w swoim bólu takim psychicznym i w tej świadomości, że odchodzą. Wtedy dla mnie ważne jest słuchanie i wysłuchanie. Bo najważniejsze zdaniem psychologów i lekarzy jest przekonanie, że tuż obok chorego jest ktoś, na kogo może liczyć. Obecność drugiej osoby na ciężkim etapie życia, na ciężkim etapie choroby jest bardzo istotna. Bliskość, współodczuwanie, dotyk i ciepło. W hospicjum to szczególnie ważne, czasem ważniejsze od leków. Pamiętam nawet samo to, że podaje się mu rękę temu pacjentowi, mimo że nie jest się z rodziny, to czasami mówię, ta pielęgniarka jest taką osobą bardzo bliską. To nie jest tylko podawanie środków przeciwbólowych, tylko mówię, to jest bycie właśnie z pacjentem, bycie blisko i myślę, że to też im pomaga. Musimy dbać o co? Żeby na nogi stanęło, o to chodzi. Dokładnie tak, ale też o to, żeby się pani za bardzo nie męczyła. Okej, żeby nie było tak jak przedwczoraj. Podobnej pomocy często potrzebują też rodziny chorych, które nie mogą pogodzić się z tym, że właśnie tracą najbliższą im osobę. Tegoroczna kampania Pomóż ukoić ból to próba zwrócenia uwagi na ten problem, który w szczególny sposób dotyka dzieci. One zwłaszcza potrzebują wsparcia i psychologicznego, i finansowego. W Rzeszowie zakończyli dziś obrady prorektorzy do spraw nauki z 21 polskich uniwersytetów. Przed nimi wielkie wyzwanie – zdobycie pieniędzy na finansowanie badań. Bez tego nie ma mowy o utrzymaniu nawet najbardziej nowoczesnych laboratoriów akademickich, których przybyło także na Podkarpaciu. Takie szanse daje nowy unijny program Horyzont 2020. Naukowy wyścig po 80 miliardów euro, czas zacząć. Konkurencji w całej Europie przybywa, a problemy w polskim środowisku akademickim wciąż te same. Chodzi o zbyt niskie dotacje budżetowe na zapewnienie codziennego bytu uniwersytetów. Dlatego nie da się ukryć, że mimo wielkich inwestycji w nowoczesną aparaturę trudno będzie stworzyć zespoły badawcze gotowe do współpracy z międzynarodowym biznesem. A taki jest główny warunek w nowym rozdaniu wielkich unijnych pieniędzy. Środki europejskie z Horyzontu 2020 nie są środkami łatwymi. To jest prawda. Ale no, przecież musimy te trudności pokonywać, no bo inaczej to nie będziemy mieli pieniędzy na badania, nie będzie publikacji i nie będzie naszego awansu w rankingach polskich uniwersytetów. Oferta badań dla światowych firm to zupełnie nowa lekcja dla uniwersytetów. Uczelnie te dotychczas koncentrowały się głównie na badaniach podstawowych i dydaktyce. Teraz muszą zrobić krok w zupełnie innym kierunku.
Dzisiaj musimy nauczyć się współpracować z biznesem i rozmawiać z nimi o tym, co im jest niezbędne do tego, żeby ich działania stały się innowacyjne, to znaczy, żeby produkty były innowacyjne, technologie zmieniały się w kierunku wykorzystania w większym zakresie nowych rozwiązań. Uczelnie, które dopiero niedawno wydały olbrzymie pieniądze na inwestycje, jak na przykład Uniwersytet Rzeszowski, muszą się przebić w walce o pieniądze z nowego unijnego programu Horyzont 2020. W przeciwnym razie czeka je degradacja. Dotyczy to także Rzeszowa. Wszystkie programy ramowe, czy wszystkie projekty, które realizujemy, w których bierzemy udział, są projektami międzynarodowymi. Musimy być zachętą, tak? Musimy stworzyć pewną zachętę dla naszych partnerów z zagranicy, którzy chcieliby z nami pracować. Nie tylko uczelnie, z którymi tak, naukowcy tutejsi mają oczywiście kontakt, ale również i z przemysłem zagranicznym. Jeżeli nam się to uda, jeżeli tutaj się uda temu regionowi, to jak najbardziej, tak, są szanse. Szansa to jedno, a tak zwany efekt kuli śniegowej to drugie. Z opinii rektorów uczestniczących w spotkaniu w Rzeszowie wynika, że nowe dotacje dostają najczęściej ci, którzy już wcześniej dostali unijne wsparcie. Dlatego część naukowców uważa, że czasem lepiej zrezygnować z wielkich aspiracji kierowania dużymi projektami i próbować włączyć się w szeregi międzynarodowych zespołów badawczych. W Rzeszowie rozpoczął się spis mieszkań, w których jeszcze po staremu pali się w piecach. Miasto chce mieć takie wyniki jak najszybciej i sięgnąć po unijne wsparcie na centralne ogrzewanie i termomodernizację budynków. Jaką będzie miało z tego korzyść? Czyste powietrze. Sprawa wydaje się dość pilna, bo Rzeszów obok Krakowa czy Zabrza należy do 10 miast w Polsce, gdzie stężenie trujących pyłów znacznie przekracza dopuszczalne normy. A wszyscy życzyliby sobie zdrowia. Pan Józef mieszka z rodziną w starej kamienicy. Nie ma tu centralnego ogrzewania, więc mieszkanie trzeba ogrzewać węglem i drewnem. Kłopotliwe jest dlatego, że to się kurzy. No, trzeba co roku odnawiać malowanie domu, bo jest po prostu... dymią się ściany. Tutaj jest chyba z 8 mieszkań. I każdy ogrzewa co ma po prostu, na kogo na coś stać. Ale różnie bywa. A to oznacza, że część lokatorów ogrzewa mieszkania także odpadami, które wydzielają najwięcej toksycznych związków. Potwierdza to monitoring powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynika z niego, że nad ponad połową powierzchni Rzeszowa stężenie trujących cząsteczek, tak zwanych PM10, przekracza dopuszczalne normy. Jeszcze gorzej jest z tak zwanym benzoalfapirenem, którego jest za dużo nad całym miastem. Jest to zanieczyszczenie, które jest uznane za niebezpieczne dla zdrowia, za zanieczyszczenie mutagenne, stąd jest obowiązek monitorowania stężenia tego zanieczyszczenia w powietrzu. Dlatego w Rzeszowie rozpoczęła się inwentaryzacja systemów grzewczych. Ankieterzy odwiedzą 18 tysięcy lokali w mieście. Jest piec w pokoju. A w jakiej ilości? Jeden. To jest piec kaflowy? Tak. A ja, może mi pani powiedzieć, jakie paliwo jest zużywane? Palę węglem. A średnie zużycie węgla w ciągu roku? Około 2 ton jest. Tacy ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory, w plakietki. Mamy ogromną prośbę, żeby mieszkańcy współpracowali z Urzędem Miasta, żeby udzielali takich informacji. Ankieta jest anonimowa, dzięki niej powstanie baza danych, która pomoże samorządowi Rzeszowa zdobyć pieniądze na likwidację opalanych węglem pieców, a zastąpienie ich centralnym ogrzewaniem. Takie ekologiczne inwestycje finansowo wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Unia Europejska. 15 ton warzyw, do tego zboża, udało się już zebrać podczas akcji Ziemiopłody. To dar rolników z podrzeszowskich wsi dla bezdomnych i najuboższych. Wszystko, co udało się zebrać, trafi do magazynów Centrum Charytatywnego w Rzeszowie. A zimą każdy z potrzebujących dostanie dzięki tej akcji ciepły posiłek. Podopieczni Centrum Charytatywnego objeżdżają kolejne podrzeszowskie miejscowości, gdzie już czekają przygotowane wcześniej przez gospodarzy ziemniaki, zboże i warzywa. Wszystko to, czym można się podzielić z tymi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie. Jak komuś bywa czy coś, to powinien się podzielić z kimś tym, a biedni są. Mam trochę, to trzeba się podzielić. Ja dałem tam trochę pasternaka, trochę ziemniaków, tyle ile mogłem, to dałem. Trzeba to zagospodarować rozsądnie, a jak rozsądniej zagospodarować niż podzielić się z drugim, prawda? I jego wdzięczność sobie zaskarbić przy okazji. Czyli robi się to przy okazji dla siebie też.
Wolontariusze akcji mówią, że w tym roku mieszkańcy są wyjątkowo hojni. Dzięki temu już teraz na półmetku udało się zebrać więcej niż rok temu. To nie tylko dla nas jest, ale również dla ludzi, którzy przychodzą na posiłki, mają karty i również dostają te ziemiopłody. Czyli na pewno te warzywa się przydadzą w jadłodajni? Na pewno się przydadzą i na pewno się nie zmarnują. Bo potrzeby stale rosną, a z nimi liczba osób, którym trzeba pomóc. Co roku właśnie dzięki akcji Ziemiopłody udaje się zapełnić przed zimą magazyny największego na Podkarpaciu Centrum Charytatywnego. To placówka prowadzona wspólnie przez Caritas i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Codziennie z darmowych posiłków tutaj korzysta nawet ponad 1500 osób. A zimą jeszcze więcej, bo nawet ponad 2000. Aby ugotować tyle porcji zupy, trzeba naprawdę dużo warzyw. Dzisiaj mamy zupę kalafiorową. No to jak sama nazwa mówi, baza jest kalafior, czyli 40 kg kalafiora żeśmy zużyli i około 200 kg ziemniaków. Do tego papryka 20 kg, marchewka, pietruszka. Tak jest codziennie, dlatego zapasy na zimę muszą być naprawdę duże. Jeżeli my zgromadzimy w okresie tym jesiennym teraz odpowiednią ilość owoców ziemi, czyli warzyw, ziemniaków, zboża, wówczas nie kosztuje nas tyle ugotowanie zupy, bo zamiast tego, co przeznaczamy na zakup warzyw, możemy przeznaczyć na te wkładki. I ta zupa jest dużo lepsza i może być jej więcej. Część tego, co uda się zebrać, trafi też bezpośrednio do najbiedniejszych rodzin, podopiecznych rzeszowskiego MOPS-u. Są ludzie, na których pomoc zawsze można liczyć. Wśród nich jest również pan Andrzej Bułdak z Rzeszowa, bo stać go na więcej niż każdy potrafi z siebie dać. Od kilku lat bezinteresownie pomaga chorym dzieciom, dowozi je do lekarzy na rehabilitację, wspiera też ich rodziców w trudnej sytuacji materialnej. Z takimi ludźmi świat staje się po prostu lepszy. Kamil z Brzezin koło Rzeszowa ma dopiero 11 lat, a już przeszedł 6 ciężkich operacji, m.in. głowy, kręgosłupa i nogi. Mimo to jego stan jest poważny. Chłopczyk ma coraz większe problemy z chodzeniem. Kamilek już teraz w tej chwili więcej jeździ na wózku, jak porusza się na nóżkach. No jest ten postępujący zanik mięśni właśnie, który postępuje coraz bardziej. Lewa noga już staje się coraz gorsza. Rodzice na leczenie z Kamilem muszą jeździć do Krakowa. To ponad 100 km w jedną stronę. Z pomocą przyszedł im pan Andrzej. No zobaczyliśmy z żoną apel mamy Kamila, że jest potrzebna pomoc w postaci zawiezienia chłopca do Krakowa. No i zaoferowaliśmy tą pomoc. Jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu dziecko woży. Pan Andrzej nie tylko dowozi chłopca na leczenie, ale także wspiera rodzinę w trudnych chwilach. By pomóc chłopcu, zorganizował na przykład koncert charytatywny. Pan Andrzej nam spadł jak gwiazdka z nieba. Kiedy tylko zadzwonimy, że jedziemy, mamy termin do Krakowa na wizytę, to nigdy pan Andrzej nie odmawia. Zawsze jest punktualny, przyjeżdża po nas, odwozi nas. Także pan Andrzej naprawdę jest bardzo porządnym człowiekiem. Mężczyzna nie pozostał także obojętny na los 12-letniej Wiktorii Darłak. Dziewczynka przeszła już 4 poważne operacje. Po kolejnej wymaga rehabilitacji. Potrzebny sprzęt bezpłatnie załatwił pan Andrzej. Pionizator otrzymaliśmy od pana Andrzeja z Rzeszowa. Bardzo się przyda, ponieważ próbujemy już tak w pozycji półleżącej córkę pionizować. Taki pionizator dostałem od pana, któremu zmarło dziecko i pan sobie tylko zastrzegł, że ma to służyć dzieciom, które tego potrzebują sprzętu. Przywieziony był z myślą o innym chłopcu, ale niestety nogi tamtego chłopca są za słabe. Chłopczyk z tego nie korzystał, no i stąd też przywiozłem go dla Wiktorii. Takich dzieci, którym od kilku lat pomaga, jest kilkoro, bo jak mówi, w życiu trzeba się wspierać. Wiadomo, co też nas dotknie, też może się zdarzyć wypadek, może człowiek potrzebować pomocy, żeby ktoś pomógł. Myślę, że tak to powinno działać wszystko. Pan Andrzej pracuje w warsztacie samochodowym, ma rodzinę i 2 dzieci. Mimo to potrafi pogodzić wszystkie obowiązki i zawsze znaleźć czas na pomaganie innym. Takie przykłady naprawdę budują. A teraz przenosimy się do Jarosławia, gdzie mieszkańcy wreszcie doczekają się remontu dworca kolejowego. Ten, który stoi teraz, po prostu szpeci ich miasto. PKP ogłosiły przetarg na remont. Dworzec to budowla z lat 70. Mieszkańcy Jarosławia od lat zabiegali o gruntowny remont dworca, bo jego stan jest fatalny. Jeszcze 2 lata temu PKP chciały zburzyć stary obiekt i wybudować nowy, ale mniejszy.
Zdecydowanie sprzeciwiły się temu władze miasta. Po długich rozmowach ustalono, że kolej odnowi jednak budynek, a samorząd wynajmie jego część dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. PKP nie chcą zdradzać, ile wydadzą na remont. Zapewniają jednak, że dworzec będzie nowoczesny i przyjazny dla podróżnych. Prace mają ruszyć najwcześniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Od początku 2013 roku w regionie pracę straciło około 900 nauczycieli. Bezrobotnym pedagogom chce pomóc Stowarzyszenie Prokarpatia. Przygotowało dla nich program, który ma im pomóc w znalezieniu nowej pracy. Będą mogli skorzystać ze szkoleń i 6-miesięcznych praktyk zawodowych, albo też postawić na własny biznes. W tym przypadku mogą liczyć na pomoc specjalistów w opracowaniu biznesplanu, ale też na dotacje w wysokości 40 tysięcy złotych na otwarcie firmy i dodatkowo 1700 zł miesięcznie na wydatki związane z jej prowadzeniem. Z programu będzie mogło skorzystać 90 osób. Na razie zgłosiło się tylko 10. To był Dzień Słowacki w Rzeszowie. Dyplomaci i samorządowcy rozmawiali o współpracy regionów po obu stronach granicy. Najważniejszą teraz sprawą jest presja, by jak najszybciej zacząć budowę trasy szybkiego ruchu S-19, która połączyłaby Polskę ze Słowacją i południem Europy. Podczas spotkania mówiono także o uruchomieniu regularnych połączeń autokarowych z Koszyc do Rzeszowa. To właśnie bariery komunikacyjne najbardziej utrudniają rozwój polsko-słowackiej współpracy. Jak powiedział Adam Gural, konsul honorowy Słowacji w Rzeszowie, prawdziwa przyjaźń to wspólne projekty, a nie tylko gadanie. Strażacy z Polski i Ukrainy, ratownicy medyczni, GOPR-owcy, ale też policja i Straż Graniczna wzięli dziś udział w międzynarodowych ćwiczeniach Zielone Bieszczady, które odbyły się w Zagórzu. Prawie 100 osób udzielało pomocy poszkodowanym w symulowanym wypadku autokaru, ewakuowało uczniów i nauczycieli z płonącej szkoły, ale też uczestniczyło w ujęciu narkotykowych dilerów. Wszystko po to, aby lepiej przygotować się do współdziałania na wypadek prawdziwych zagrożeń. Wspólne ćwiczenia sfinansował Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jaślanie od dziś do niedzieli mają szansę na zwiedzenie niezwykłego, mobilnego Muzeum Jana Pawła II. To z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Papieskiego. Ekspozycja jest zbiorem bezcennych pamiątek po Ojcu Świętym i co najciekawsze, bardzo oryginalnie zaprezentowanych. Już dziś muzeum odwiedziło kilkaset osób. Mobilne muzeum poświęcone wielkiemu Polakowi jest projektem Centrum Jana Pawła II. Nie lękajcie się, w Krakowie ma promować nauczanie Ojca Świętego. Potrzebne jest, żeby przypominać młodym ludziom zwłaszcza, którzy już za kilka lat, jakby nie było tej wystawy, nie będą pamiętać. Ekspozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już dziś odwiedziło ją ponad 500 mieszkańców Jasła. Jan Paweł II lubił jeździć na nartach, lubił chodzić w góry. Sama ekspozycja robi ogromne wrażenie. Piękne zdjęcia, przepiękne filmy, które uważam, że warto pokazywać i młody człowiek, zarówno młody jak i stary, dojrzały, może sobie przypomnieć, przybliżyć postać Ojca Świętego. Wśród pamiątek po papieżu Polaku jest też m.in. brewiarz, którego używał do codziennej modlitwy, pióro, różaniec, sutanna, a także zegar z prywatnej rezydencji w Castel Gandolfo. Mobilne papieskie muzeum w Jaśle można będzie zwiedzać do niedzieli, później odwiedzi Dębowiec, Nowy Żmigród i Folusz. Puchar Mistrzostw Świata Siatkówce już w Rzeszowie. Trofeum wywalczone przez polskich siatkarzy będzie można oglądać jutro w hali na Podpromiu. Ale my pokażemy je Państwu już teraz, bo pilnie strzeżony konwój, który przywiózł z Warszawy puchar, w drodze zatrzymał Paweł Pezdan. Konwój przyjechał z Warszawy, ale wytłumaczmy, dlaczego ochrona i dlaczego panowie w czarnych strojach są z nami. Trzeba przypomnieć, kibice siatkówki na pewno wiedzą doskonale, taki sam puchar zaginął jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Brazylii. No to była taka niemiła sytuacja, też zwiedzał ten kraj, też promował mistrzostwa, ale tam już został. Replika, właściwie możemy powiedzieć, oryginał jest z nami. Bogdan Smola, komentator meczów siatkarskich. Niesamowita sprawa, puchar. Ten ciężki, prawdziwy, mistrzowski jest w Rzeszowie. Paweł, naszym kibicom należało się coś po prostu za fantastyczną atmosferę, którą stworzyli. Medal. Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił, że puchar będzie jeździł. To była inicjatywa naszych kibiców, że puchar, który za momencik zobaczycie naprawdę prosto z Warszawy, jest w Rzeszowie. 5 mistrzów świata jest z Rzeszowa.
pięciu mistrzów świata już trzymało ten okazały puchar. Jeśli możemy na moment wyciągnąć, trzeba powiedzieć, że bardzo trudno utrzymać go w jednej dłoni. Jest ciężki. Ile waży? Około 9 kg. Gdzie spędzi noc ten puchar? No bo martwią się kibice, zawodnicy też, którzy no, wygrali to na boisku. Puchar na pewno będzie strzeżony w najbardziej strzeżonym miejscu w Rzeszowie pod pełnymi zabezpieczeniami, no ale bardzo mi przykro, nie mogę zdradzić gdzie. Rozumiem, dlatego najważniejsza informacja jest taka, że nie jest tajemnicą, że właśnie ten puchar będzie można zobaczyć, a niemal dotknąć jutro w hali na Podpromiu, tuż przed meczem Assyko Resowi. To będzie inauguracja sezonu w Rzeszowie. Resowia zagra z BBTS-em Bielsko-Biała. Puchar będzie można zobaczyć od 15.45 w hali na Podpromiu. Zazdroszczę Pawłowi. Zachwyt nad pucharem zamieniamy w zachwyt nad pogodą na najbliższe dni. Beata Gubernat zaczarowała, zdaje się, babie lato. Zapraszam przed mapy i do zobaczenia.